Siema, siema widzu, witam cię w ten piękny i dziwny zarazem dzień. Piękny, dlatego że w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam kosę za kurde 2000 zł i nic ani grosza za niego nie zapłaciłem. I sam mi ją podarował, wyżebrałem od niego dzięki wam widzowie, więc jakbyście mogli mu podziękować i wejść na jego ostatni film i napisać Zebo, serduszko i samu. W taki sposób jakby się odwdzięczymy, dajcie mu też lajka czy coś tam i lajkujcie sobie komentarze, żeby całe dosłownie jego komentarze były Zebo, serduszko i samu, to było piękne. A dziwny ten dzień jest dlatego, że dzisiaj się dowiedziałem, że jestem Lady Maczylaską i tak widzowie was też to szokuje, pewnie mnie to szokowało, ale jestem Lady Maczylaską, mamy na to no dowody po prostu, tak? Miałem wam o tym już 3 lata temu powiedzieć, że jestem Lady Maczylaską, no ale za bardzo mi się opłacało udawanie Lady Maczylaski. Ale o tym za chwilę pogadamy. Przed tym jak to zrobimy, ogłoszenia parafialne. Serafin za niedługo dobije 1 000 000 subskrypcji, ale wiecie kto też za niedługo dobije 1 000 000 subskrypcji? Zebo.pl. I ty widzu, możesz się przyczynić temu, żebyśmy wbili przed Serafinem 1 000 000 subskrypcji. Dla mnie to byłoby osiągnięcie dosłownie życiowe. Napisałbym do mamy, babci, prababci, że to się stało, więc poproszę o jakby twoją pomoc. Powiedz twojemu koledze, koleżance, żeby mnie zasubskrybowali. Oczywiście przez Messengera, bo jakby no nie wychodźcie na zewnątrz, bo nie jesteście debilami, jest kwarantanna. Tak? W ogóle śmieszne, miesiąc w kwarantannie, jakby już się przyzwyczaiłem do tej kwarantanny, no dosłownie to jest jakby nasze życie na co dzień teraz, więc jakby no oglądało się kiedyś te filmy i wow, kwarantanna, teraz to jest, a tam kwarantanna. Jeżeli ty widzu jesteś 200 IQ człowiekiem i nie wychodzisz na zewnątrz bez jakiegoś większego powodu, to zostaw lajka, bo chciałbym zobaczyć ile Polaków jest mądrych w tym kraju i ile ludzi no stosuje się do tej kwarantanny, tak? Wcale tego nie robię, tylko żebyś dał lajka po prostu. Chciałem już skipować to intro, ale sobie myślę, no nie, no za piękne jest to intro i za dużo nostalgii, żeby to skipować. Hejka widzowie, słuchajcie, długo się zastanawiałam, czy nagrać ten filmik, czy nie, no ale uznałam, że musicie znać prawdę. Wow, okej, nareszcie jakiś poważny odcinek u Lady Maczylaski. Bardzo mnie ciekawi, co nam dzisiaj ujawni, jaką prawdę o jej kanale, no bo w sumie już 3 lata już ją jakby oglądamy i dalej nie wiemy za dużo o niej. A ten odcinek, który dzisiaj oglądamy, nazywa się Prawda o moim kanale, wykrzyknik, oszukałam widzów, zapytajnik, wykrzyknik, więc no to nie ma szans, żeby to był clickbait. No w końcu to jest Lady Maczylaska, ona zawsze jakby nie clickbaituje nas, tak? Bo ja po prostu dłużej już nie mogę tak się ukrywać i... Pokażę twarz, co? Czekaj, nie pokazuj tej twarzy, bo to znaczy, że ja też muszę pokazać. A ja chcę do 1 000 000 subów poczekać, bo na 1 000 000 subów dopiero pokazuję swoją prawdziwą twarz. No, można tak powiedzieć, że trochę was oszukałam. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że moi widzowie nie obrażą się na mnie i nadal będą mnie lubić. Czekaj, czy ty mi próbujesz jakby wmówić, że ty masz prawdziwych fanów i ktoś naprawdę lubi? Aż sprawdzę komentarze, dajcie mi sekundę. Czemu wszyscy tylko o tym Zebo? Ja tam cię lubię tak po prostu. Nie, no nie, ja w to nie wierzę, to musi być fake. To jest fake komentarz, tylko żeby dostać serduszko Lady Maczylaski. No nie ma szans, że to jest prawdziwe. I moje filmy oglądać? No ale po prostu mam już dość ukrywania się. Po 3 długich latach Lady Maczylaska nareszcie pokaże swoją prawdziwą twarz. No nie mogę się doczekać. Może niektórzy podejrzewali już to, wiedzieli o tym wcześniej, no ale w końcu nadszedł czas, by wam to powiedzieć. Mianowicie, to ja jestem Zebo.pl. Nie. O to mi chodziło, tak, o to mi chodziło. Tak, jestem Lady Maczylaską. No, to dokładnie, to ja to nagrywałem. Ja mam takie misie w domu, ja sobie zrobiłem tatuaż. Kurde, kucy kapony. Spodziewałem się wszystkiego. Spodziewałem się, że nie wiem, coś tam powie, że nie wiem, z Kruszwilem się ożeniła czy coś, ale nie spodziewałem się, że Lady Maczylaska, nasza słynna 12-latka, już wyliczyliście, że ma 15 lat, bo 3 lata temu ją poznaliśmy jako 12-latka, ale mniejsza z tym. Nasza słodka 12-latka, no nie spodziewałem się, że powie, że jest mną, no. To ja jestem Zebo.pl. Tak, nie przesłyszeliście się. Lady Laska i Zebo.pl to ta sama osoba. Nie wyobrażajcie sobie, że ja jestem Lady Maczylaską. To był sarkazm. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to większość tego, co mówię, tak dla beki jakby, nie? Nie jestem żadną Lady Maczylaską, ale teraz zauważyłem, że ona ma taki, wiecie, szary filtr i ma smutną muzykę w tle, więc no widzę, że tutaj strumaniła troszeczkę, bo dość, że jakby fałszywe newsy wam podaje, to jeszcze ta smutna muzyczka, więc idealnie pasuje do Trumana. Może tak naprawdę Lady Maczylaska to jest Truman? Kto wie? I wiem, że to jest pewnie dla was szok, Zaraz wam powiem, jak to w ogóle działało, te dwa kanały. No mianowicie tak. Na kanale Zebo.pl ja przerabiam sobie głos na faceta, dlatego że no komentarii prowadzone przez dziewczyny raczej się tak by nie wybiło. Ale jest na przykład taka Martyna oraz Dramcia, które nawet się wybiły z komentarzy ostatnio, więc to jakby jest zły argument. Dlatego udawałam tam chłopaka. No i nagrywałam filmiki o Lady Lasce, czyli w zasadzie o sobie samej. Ej, ale wyobraźcie sobie, jakie to było 200 IQ gameplay, jeżeli serio bym tak zrobił, że jakbym udawał Lady Maczylaskę. To by było przepiękne i przemądre, ale tak nie było. To jest totalnie randomowa osoba, której nie znam niestety, a chciałbym kiedyś poznać. No nie wiem, pewnie będziecie źli na mnie teraz, ale to nie jest tak, że ja nagrywałam na Lady Lasce tylko po to, żeby mieć o czym nagrywać na kanale Zebo.pl, tylko chodziło o to, że no tam nie mogę być sobą po prostu. Na Lady Lasce ja jestem sobą. Tak, dokładnie. Prawdziwy ja sądzi, że jeżeli dotkniecie tego samego ręcznika, co wasz kolega, jesteście dziewczyną, to was to zapłodni, a sprawdza się, czy jesteście w ciąży, termometrem i sprawdzając swoją temperaturę. Tak, taki jest, jestem prawdziwy ja. Jestem jaka jestem, pokazuję swoje życie, a wiem, że dużo osób to hejtuje, nie podoba wam się to, co nagrywam. Dlatego nie mogłam wam o tym powiedzieć. No a osoba, która występowała tam na kanale jako Zebo.pl, to mój przyjaciel, który po prostu zgodził się mi pomóc i no żeby to było wszystko takie wiarygodne, to dlatego grał tak jakby mnie. Myślicie, że ludzie serio uwierzyli w to, że ja jestem Lady Maczylaską? W sensie na pewno jakieś dziecko, które to oglądało, Lady Maczylaskę, po sobie pomyślało, no kurde, weź tą wiertarkę, wyłącz debilu głupi. Naprawdę są ciężkie warunki pracy. To daily mi nie sprzyja. No, a prawda jest taka, że jestem dziewczyną i no, jestem jaka jestem, pokazuję swoje życie prawdziwe na kanale Lady Laska, to jestem prawdziwa ja. Zostaję syrenką, czy to koniec kanału? Planujemy mój ślub z Lordem Kruszwilem i to jest twoje prawdziwe życie, tak? No okej, niech ci będzie. Tam muszę udawać kogoś innego, śmiać się z innych ludzi, bo wy to lubicie oglądać. Ludzie lubią to oglądać, jak się ktoś z kogoś śmieje. Czekajcie, czy Lady Maczylaska właśnie mnie zdisowała? W sensie jakby widać tutaj, że mnie atakuje Lady Maczylaska. No ja tylko czekam na distraka od Lady Maczylaski w moją stronę. No, jeszcze tylko tego brakuje. Naśmiewa, wyzywa i tak dalej. Ej, ja się naśmiewam, okej, śmieję się, bo ludzie to, co robią w internecie jest śmieszne. Ale wyzywam tylko Trumana, więc... No a takie osoby jak ja, które robią to, co kochają robić, nie przyjmują się zdaniem innych, no to są hejtowane i tak to wygląda. No ale musiałam nagrać ten filmik, no bo macie prawo o tym wiedzieć. Nadal będę oczywiście nagrywać na Lady Lasce. Wiecie co, ja jednak zmieniam zdanie o Lady Maczylasce. W sensie, zmieniam zdanie o tym wszystkim. Jednak jestem Lady Maczylaską, bo właśnie znalazłem podobieństwo pomiędzy mną a Lady Maczylaską. Pamiętacie jej ostatni film, gdy narzekałem, że ma dosłownie 20 sekund kontentu? Ten jej film, który teraz oglądamy, ma idealnie 10 minut i 10 sekund, więc jestem z niej dumny i widać tutaj podobieństwo. No kuźwa, tą wiertarką to ja ich normalnie rozwalę za chwilę. Ja nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że... Ja to zrobiłam po to, żeby was, nie wiem, oszukać czy coś. Ja po prostu wstydziłam się, bo widziałam, jak reagujecie na moje filmy, kiedy je komentowałam na kanale Zebo.pl. Widziałam, jak hejtujecie prawdziwą mnie. Jaką prawdziwą mnie? W sensie, poczekajcie, jakby coś, to wiecie dobrze o tym, widzowie, że ja też robię live'y i na tych live'ach słychać, że nie mam żadnego mutatora i jestem po prostu sobą. Troszkę mam inny głos niż na jakby odcinkach, bo mam mniej energii, ale są live'y, gdzie jakby pokazuję, że kurde, ja nie sądziłem kiedykolwiek w moim życiu, że będę musiał na tym głupim YouTubie jeszcze pokazywać, że nie jestem Lady Maczylaską. No naprawdę, do czego ten świat nastał? No ta kwarantanna nawet Lady Maczylasce odbija i sądzi nagle, że jest Zebo.pl. A, jak mówimy o moich live'ach, to o 20 codziennie mam live'y i będziemy grać w Minecrafty na Wyspie Bezludnej, więc polecam. No bo dziwne było to, że tak dużo filmów o Lady Lasce nagrywam, prawda? Dlaczego dziwne? Skoro każdy twój film to jakieś, kurde, na przykład zrobiłam sobie tatuaż lub ożeniłam się z Lordem Kruszwilem, to jest oczywiste, że ja to będę komentował, będę się z tego śmiał. Tym bardziej, że teraz jest daily, jakby no nie mam o czym nagrywać, więc nagrywamy o Lady Maczylasce jeszcze raz. Dalej Lady Maczylaska dosłownie naciąga 10 minut, nie sądziłem, że kiedykolwiek Lady Maczylaska wrzuci film, gdzie naciąga 10 minut. Naprawdę, to było naciągane. Ona mówiła to samo chyba 10 już raz. Dlatego nie będę was już męczył, widzowie. Ja nie będę naciągał 10 minut, bo u mnie 10 minut samo siebie robi. Tak naturalnie to przychodzi i raczej nie czuję się tak, jak ja teraz się czułem, jak oglądałem Lady Maczylaskę i dosłownie czułem to naciąganie, takie fest naciąganie. Ty, widzu, dziękuję ci, że obejrzałeś do końca. Napisz w komentarzu oraz lajkuj wszystkie komentarze o tytule Zebo nuta o frugo i kabanosach za niedługo. Zespoilerujcie ludziom, że będzie taka nuta za niedługo, bo tak, będzie taka nuta, nie wiem, dla beki sobie jakąś nutę zrobię taką, żeby była. No i dobra, zostawcie lajka, 40 000 lajków i robię tą nutę. Subskrypcje, dzięki wielkie, no raczej nikt teraz nie ogląda tego bez subskrypcji, tak? No i w zasadzie koniec odcinka, lol.